Cześć wszystkim i na was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a to jest kolejny odcinek z Lord of Universalis. Lecimy dalej z naszą wojną z Gondorem, Rohanem i chyba jeszcze z kimś, ale o tych innych to mniejsza o to. Ważne rzeczy, że wbiliście 345 i 72 łapy w górę, no trochę mniej, no ale jak widać może większość was była zajęta. Jeśli dacie radę dać łapę w górę pod tym filmem, to bym bardzo, bardzo wam dziękował. Oczywiście komentarze od was też się pojawiły, za co wam wielkie, składam wam też wielkie dzięki. Błąd w tytule już poprawiłem. Już jest wszystko ok. Tu zielony materiał, znów zajebista robota po prostu. Podoba mi się to, jak on sam, mało to, że tutaj opisuje mniej więcej, jak coś tam się działo na wojnie, to jeszcze jakąś swoją historię właśnie o tym, że został pojmany, potem o jego ucieczce, potem nocy właśnie w lesie Entu w Fangorze, potem tutaj widzicie dalej Fangor, spotkanie właśnie jednego z pasterzów drzew Entów. W ogóle po prostu piękna robota. Tak, śmialiście się z tym, jak gadałem przez telefon z kumplem o drukarce. Nie mam jeszcze kupionej, może sobie kupię kiedy indziej. Tutaj Jaku napisał, że dałoby radę jakoś ten Mordor jednak właśnie zrobić taki z dobrymi właśnie ideami grupowymi. I możliwe, że mi się to uda. Jeśli właśnie zrobię tak, jak Jakub to zrobi, jak Jakub to powiedział właśnie, żeby zrobić. Zobaczymy, może mi się uda. Zobaczymy, jak to będzie. Właśnie też chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj wszedł na kanał odcinek z Kozaków Trzecich. Jeśli nie oglądaliście jeszcze, to bardzo wam polecam to, a ja wracam do naszej wojny. I co tu możemy robić z tą wojną? No kurde, nie wiem sam. Po pierwsze, zdałoby się tutaj to odbić. Ilu tu potrzebuje ludzi? 12 ludzi. No to jeszcze trochę trzeba zrekrutować. Czy ja tu rekrutuję już? Nie rekrutuję. No to dobra. Po pierwsze, to dorekrutuję sobie tutaj kilka osób, kilka oddziałów. Dobra. I teraz tak, co tu się działo, bo wczoraj już zapomniałem. Widzę, że tu rozwaliłem jakieś jednostki Gondorów, więc bardzo dobrze. Odbijamy sobie tu jakąś prowincję. Z tego co pamiętam, na południu to było troszeczkę gorzej. Tu Gondor coś odbija, a my siedzimy i też tu odbijamy. Czekajcie, o, bonusy dostałem. A to bonusy już to już, tak jak się włączy grę na nowo, to zawsze te bonusy wskakują. Okej, my pierwsi odbijemy tą prowincję. Teraz pytanie, czy potem nasze marchie ruszą na Gondor tutaj, czy innego miną, bo jakby ruszyli to spoko, bo wtedy ja też przyjdę. A myślałem, że już ten wchodzi na tych, kurde, to taka jedna, to nie jest jedna wielka prowincja, dobra. Ej, te bonusy się tak będą cały czas włączać, czy nie? Mam nadzieję, że nie, no bo gdzie to tak, kurde, to tak co miesiąc. Boże, 77% wyjście podbicie, jak oni odbiją to jako pierwsi, to się wkurwie. Proszę nie. Wiecie? Nawet jeśli dostanę pożyczkę, to z chęcią wezmę te punkty. Okej, będziemy to mieli? Mamy, dobra. I co oni teraz zrobią? Ruszają na północ. Fajnie jakby ich zaatakowali, ale prawdopodobnie tego nie zrobią. Chyba, że my zaatakujemy jako... Atakują, dobra. Lecimy z nimi. Dawaj. Do przodu. Synowie Durina, lecimy. Kazat, Baruk. Kazat, Aymenu, Boże. Już się mi pomyliło to wszystko. Dobra, łanie tu ich jedziemy, ale to wiadomo, jak Ent atakuje, jak oni mają 16 morali i 123 dyscypliny, to po prostu jest jedna wielka miazga. Zrobienie z Entów naszej marchi to był najlepszy pomysł, jaki miałem. Chyba, że ktoś inny dał mi ten pomysł, to jeśli tak, to ten ktoś miał najlepszy pomysł w tej serii. Dobra. W sumie to mogę sobie maksować chyba te quality. Bo i tak jak walczymy z Entami, to dajemy radę, chociaż... Czekajcie, Gondor ma już 21 na razie ma, a my mamy 22. Możemy na razie bezpiecznie quality maksować. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Tym bardziej, że zostało nam 4, będziemy mieć już wszystko, dostaniemy dyscyplinę i dostaniemy potem właśnie dobre polityki do wyboru. Prawdopodobnie teraz się przeniesiemy tutaj na Karenost. Ale zajebiście to wygląda. Piękne po prostu. Dobra, lecimy tam. Czy gdzie przyjdą nasze entowie? Widzę, że tu się zebrało trochę z Rohanu, a czy nie, z Gondoru, a z Rohanu też. I tutaj jest jakieś 5 tysięcy, rozwalmy szybko te 5 tysięcy. Aha, czekajcie, bo to są dwie armie połączone, już tak mało ludzi tu mam, o Boże. Ale dobra, dam radę, myślę, że te 5 tysięcy to będzie taki po prostu pyk i koniec. Mam nadzieję przynajmniej. No nie, trochę dłużej. Ale ich rozwalimy. I teraz tak, oni na force marszu lecą i wejdą w nas. Dobra, wchodzą w nas, tylko czy my damy radę? O, te klany już są z nami ofertę pokoju, możemy zaakceptować, bo oni tam, ach, mniejsza o to. Oni nic nie chcemy brać, bo oni są daleko gdzieś tutaj, kurde, nie, no, znikli. Czy to są te? Oni się powiększyli? Powiększyli się. Chyba. Tak, powiększyły się, przed chwilą to było inne państwo. No nic, mniejsza o to. Ej, Boże, to co urosło? Oni mnie lubi, to bardzo mnie lubi.
Może jakiś sojusz? Nie, będziemy ich jechać. Trzeba nam do jakichś dużych przeciwników, co nie? No właśnie. A, tutaj miałem zrobić coś takiego, że tutaj staniemy. Teraz pytanie, obronię się, czy się nie obronię? Mamy więcej morali, więcej dyscypliny. No to wygląda na to, że powinniśmy tutaj bez problemu się obronić. I chyba właśnie tak będzie. Widzę force limit, dostałem jeszcze modifier plus 10%. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay, rozwaliliśmy ich. Oni już prawdopodobnie mają tak strasznie dużo tych tak strasznie dużo najemników. No nie, no 35 tysięcy najemników tylko. Kurde, oni idą w łeb z nami. Dobra, gdzie wy w ogóle lecicie? Chyba możemy tu stać przez chwilę przynajmniej. Dobra, ktoś mi pisał właśnie w komentarzach, czekajcie, zaraz w ogóle zobaczę, że... Właśnie, Xardas pisał mi, że źle to zrobiłem, powinienem na początku Rohan podbić, a dopiero potem na Gondor iść. I przyznam mu rację, że tak powinienem właśnie zrobić. No ale ja tutaj chciałem latać za tymi swoimi Entami, jak zobaczyłem, że z Entami wygrałem wszystko, no to po prostu chciałem się trzymać ich blisko. Ale drugą armię powinienem podbijać tutaj Rohan, no ale no zrobiłem trochę inaczej. Dobra, mniejsza o to. Tu podbijamy. Tą armią trzeba się ruszyć. I albo lecieć za tą, którą rozwaliłem. Tylko tyle, że ja tutaj też już manpowera nie mam. Ja już tracę to dużo jednostek tutaj. Trzeba rozwalać tej pojedynczej jednostki tutaj Gondoru. No właśnie. Ale on się cały czas zbiera. Powoli będziemy musieli myśleć nad pisowaniem i kończeniem tej wojny. I tak już mamy 64%. To już jest strasznie dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. Czekajcie, Woodman of Mirkwood. A ja z nim mogę skończyć... A nie, Woodman of Mirkwood to są, jest wasalem Rohanu, więc nie mogę z nim skończyć. Wtedy skończę z Rohanem wojnę. Dobra, Gondor, co ty mi dasz? Co ty mi dasz? Upokorzę cię. Nie upokorzę cię, ponieważ jeszcze nie chcesz. Mam tylko 23 war score'a z nimi. Przecież ja im podbiłem tyle już fortów, ale nie... A, sorry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O Boże, oni tu z tyłu mają strasznie dużo... I tu jeszcze dwa forty, bo dlatego tak mało mam warscora, bo oni mają strasznie dużo fortów. No nic, będzie trzeba prawdopodobnie od Gondoru wziąć coś, co dam radę wziąć. No na przykład te dwie prowincje Fangorowi byśmy mogli oddać. A my potem byśmy poszli tymi prowincjami. To było coś. Fangor by urósł. Potem byśmy na spokojnie Rohan dokończyli. A Gondor w następnej wojnie już myślę, że byśmy dali radę sobie dużo więcej od nich zabrać. I to było chyba dobre wyjście, bo już tutaj tracimy, naprawdę mamy 46 tysięcy na minusie manpowera. Skończmy tą wojnę, przynajmniej z Gondorem. Z Gondorem skończmy. Tylko zabierzmy go coś, co by go zabolało. No złoto tak, no sobie spłacę pożyczkę przynajmniej. O, jakby kogoś uwolnił, o. To są takie mniejsze, że widzę, poństewka może uwolnić, to... Co to jest? To nie ma sensu. Nie no, korów też nie będziemy komuś oddawać, bo co to tu będzie też tak? No z Rohanem zerwę sojusz, to i tak wezmę sobie za chwilę go nowy. War Reps jeszcze bym z chęcią wziął, ale też widzę, że za dużo. Dobra, tak by było. Mamy hajs. Mamy coś prowincji. I kończmy wojnę z Gondorem. Dobra. I tak dostaliśmy power progression trochę. Fangor urósł, co mi się bardzo podoba. No i teraz Rohan. Teraz Rohan. I w sumie tu... A nie, to te ziemię już my zabierzemy, żeby może napis nam się troszeczkę rozwinie. Ale jak na razie po prostu wróćmy do Gondoru. A czyli do Rohanu. Odbijmy od Rohanu ile się da. Niech wracają te wszystkie nasze piękne... piękne jednostki. No i teraz, no wiadomo, że z Gondorem, z Rohanem samym to już będzie łatwo, bo on ma tylko 5 tysięcy wojska. No to już będzie po prostu teraz odpoczynek. Tak naprawdę, więc możemy wejść na piątkę i po prostu na szybkiego skończmy tą wojnę. Odbijmy te prowincje, które trzeba. No już mamy Call for Peace. W ogóle nie mamy wyczerpania wojennego. Zero, a wiecie dlaczego? Bo w ideach mam wyczerpanie wojenne na minus 0,1 miesięcznie, więc po prostu ona nam nie rośnie. Ona nam cały czas spada. Co jest zarąbiste. Okej. Okay. Rohan chce już pisować, ale ja nie, ja jeszcze nie chcę. W ogóle wy wracajcie tutaj na szybkiego, albo wy już w ogóle Baruk Ubizar, bo wy tu mieliście ciężką wojnę, to bardzo wracajcie tutaj do Dale. Tutaj w Ereborze siedzi te 2000 wojowników, znaczy najemników, którzy tam wygrali jedną bitwę, dzięki nich wygrałem bitwę. Ich tu zostawimy, nie wiem, dajcie mi w ogóle jakąś nazwę dla nich. Tak, dajcie mi nazwę dla tych 2000 dzielnych najemników, którzy dzięki którym wygrałem właśnie tamtą bitwę. A czemu tutaj takie 8000 najemników stoi? To
Chodźcie na wojnę, chodźcie na wojnę, podbijecie ze mną coś. Wy się też połączcie. Wy podbijajcie jak najwięcej. Okej, jak widzicie, teraz to już jest po prostu tylko bieg do przodu, jak najszybciej, żeby podbić wszystko. Za chwilę się ruszymy na Edoras, Helmowy Jar i tak dalej. Rośnie nam to wyczerpanie wojenne, czy nie? Rośnie, bo w sumie wiecie, zawsze Call for Peace to, o Boże, Call for Peace to wyczerpanie wojenne rośnie i to źle jest. A tu widzicie, ja mam w dupie to. Mogę siedzieć na Call for Peace i nic nie stanie tak naprawdę. Co najwyżej mój sojusznik może wyjdzie z tej wojny, chociaż nie, on też chce tu walczyć, więc nie ma szans, żeby wyszedł. Okej, Entowie już podbijają Edoras. Ja tutaj, a nie, to ja odbijam to. Dobra, to zaraz to odbijemy. Dobra, powoli do przodu, wszystkie prowincje podbijamy. Cały Rohan będzie 100%, podbije go na 100%, więc będzie wtedy dobrze. Okej. Morale za tutaj ten fajny gość od Morali jest. Chęcią go wezmę. Właśnie, spłać mi pożyczkę, bo ja w ogóle mam hajs na to. Dziękuję. Dziękuję. Okej. Nie, dyplomatycznie jeszcze nie wezmę. Helmowy Jar podbijany. I w sumie jak Helmowy Jar podbije, to już będę miał wszystko, co chcę. Dobra, tutaj możemy jeszcze Zahar Bark, niech trafi, niech wejdzie w tych. A, tu już zostali rozwaleni, dobra. To nie. To w sumie Zahar Bark, ty tutaj ładnie walczyłeś na tej wojnie. Cofaj się, albo jeszcze rozwalić tych buntowników, żebym mógł sobie tam te ziemię zabrać. Chociaż jeszcze nie wiem, które ziemię zabiorę, ale pewnie zabiorę dużo od nich. Nawet jeśli Gondor wejdzie ze mną w koalicję, a czy przeciwko mnie w koalicję, to wszystko jedno. I lecimy i tyle. Tutaj jeszcze, kurde, za... Tu jest jakiś... Czemu tu jest coastline? Przecież tu... No dobra, niech tak będzie. Jak sobie tak twórca wymyślał, że tu będzie coastline, niech tak będzie. Dobra, wy tam lećcie. Tak w ogóle to już jesteśmy prawie przy Isengardzie, patrzcie. Isengard. Byśmy musieli go skolonizować. Ale nie, nie mam. Ciekawe, jakbyśmy tak skolonizowali Mordor. Cirith Ungol. Cirith Ungol, a tu będzie Minas Ithil. To jest Minas Tirith i jest Minas Ithil. Minas Ithil, z tego co pamiętam, to było kiedyś fortecą ludzi, co nie? Tylko Sauron je po prostu zabrał i tam splugawił, można tak powiedzieć. Tak przynajmniej mam nadzieję, że tak właśnie było i że mi się nic tam nie pomyliło. Halo, dzień dobry. Okej, oddajcie mi te ziemie, bo to są moje ziemie, które ja zabiorę prawdopodobnie. Dlatego trzeba trochę punktów administracyjnych zebrać. Okej, widzę, że tu się ukryli w górach za Helmowym Jarem ostatni ludzie. O, jak tylko Helmowy Jar padnie, to tam podejdę. Dobra. Okej, to będzie wszystko prawie. Jak tam w ogóle na całym, na reszcie świecie? Rivendell jest duże i w ogóle z nim graniczę, więc będziemy mogli jakąś wojnę z Rivendell zrobić. Lindon oczywiście jest wielkie. W ogóle kto ma najwięcej tego developmentu? Ja bym też to chciał sprawdzić w tym momencie. Gondor, 1400. Lindon, no oni to widzę mają mniej, tak wyglądają, że mają dużo prowincji, ale te prowincje prawdopodobnie są po prostu duże i dlatego tak to wygląda wszystko. Bo jednak to ja mam najwięcej tutaj developmentu. Dobra, mniejsza o to. 49% na Minas, a czy na Helmowy Jar. Jeszcze trochę. Dobra, was najemników mogę usunąć. Was też. No, podbijcie Enty, proszę was bardzo. Bo to ostatnia prowincja, którą muszę podbić jeszcze tutaj. A wy co wy mi tutaj robicie? A nie, czekajcie, to jakiś separatyści od Guldur. To w sumie otwórzcie mi tu Guldur. No, otwórzcie. Trzeba go podbije tak czy siak. Dzięki temu nie będę musiał tutaj zabierać ziem, tylko po prostu zabiorę jakieś tutaj ziemię. A Guldur po prostu podbije po tym, jak powstanie. Dobra, z tego co widzę, już jest to wszystko podbite. I Enty by chciały tą prowincję, tak? Dobrze, ja wam ją dam. Tutaj kurde ja chciał też prowincje jakieś. O, ale nie no, w sumie to będzie się... Nie, tu będzie się rozwijał ten Fangor. Tak, myślę, że to będzie najlepsze, bo jednak widzicie co Enty robi, ja chcę, żeby Fangor był naprawdę wielki. Żeby te lasy Fangoru zalały po prostu cały świat. Okej, i muzyka jak zaszczeleci. W ogóle ostatnio praktycznie cały czas mi wchodzą właśnie problemy mam z muzyką, z reklamami, co nie? A czy reklam nie mogę włożyć przez właśnie muzykę.
No ale co zrobić, no tak to już jest i tyle. Kurde, tutaj jeszcze jedną prowincję muszę odbić. Ci mi odbiło tą prowincję. A to w sumie... Tak to nie mogę jej żądać. Nie mogę jej żądać, dobra. To po pierwsze tak, jak mówiłem, tu chciałem oddać trochę ziem Entom. I to jak na razie 17 agresywnej ekspansji. To tak trochę mało, to jeszcze to dajmy Entom. No i teraz jest 25 agresywnej ekspansji. Dajmy radę, dajemy radę. To zabierzmy sobie jeszcze to. Teraz tak, Guldur, gdzie ma tutaj te? Nie, to jest Rohan. Co, Guldur tylko tutaj ma? Nie, no, Klemów nie ma, to skąd w ogóle ci separatyści? To teraz nie wiem, ile Guldur tutaj zabierze tych prowincji. Zabierzmy to, to daje nam 44 agresywnej ekspansji. Gondor cały czas nie wchodzi w koalicję. Jakbyśmy zabrali to wszystko, Gondor wchodzi w koalicję. A tak? Gondor nie wchodzi w koalicję, czyli zabieramy większość Rohanu. Oddajemy też Entom dużą część Rohanu. Czy to jest dalej... Nie, to już nie jest nasz ten... kurde, jak się mówi... O, rywal! Więc nie musimy za bardzo się z nimi tutaj użerać. O, prestiż... Sobie prestiż mam dużo, to nie muszę tego robić. Bardziej bym wolał chyba War Repsy jeszcze wziąć. Bo zawsze to War Repsy to trochę nam hajsu da. To dobra. Myślę, że to dobry peace deal. W ogóle Rohan, agresywna ekspansja minus 300. To już nie spadnie na pewno. Dobra. Okej, biorę to. I uwaga, patrzcie jak pięknie, napis się nam troszeczkę poprawił. Teraz jeszcze ten Eren Galen musimy dobić i będzie dobrze. I mamy Manpower Recovery Speed plus 10%, super, czyli jakoś tutaj tą misję zrobiłem. Zrównanie z ziemią tamtego gościa, dobra. Teraz... O Boże, to stare się nie było skurowane? O kurde. To fajnie, że popatrzyłem sobie na Owe Extension, dobra, mniejsza o to. Damy radę. O właśnie, misja, zredukowanie Over Extension, dobra. Bunty zapewne będą duże teraz. Więc teraz tak, tutaj jak najszybciej w religii naszej przełączmy się na stabilność. I możemy na razie trade'a też odpalić, chociaż nie na samej stabilności jesteśmy. Dużo prowincji do nawracania, więc za chwilę będziemy musieli odpalić też ten bonus do nawracania. Fangirl się na pewno ucieszy po tym, jak dostał tyle prowincji. I teraz tak. O, to im śpiewa i jego gromada. Pewnie to słyszycie. Dobra, tych usuwam. Tutaj jest... Wojownicze Wilki, czy jak oni tam mieli. Cofajcie się tak gdzieś na te tereny. Tak w ogóle te tereny... W sumie to chyba nie muszę tu się za bardzo bawić z tą autonomią. Niech się dzieje co się chce, niech się tutaj... właśnie, ciekawe jakbym tu state'a zrobił teraz. A czy gdzieś tak tutaj? Nie, tutaj. Gdzie mogę tu state'a zrobić? Gdzieś tu na pewno będę mógł state'a zrobić, wiadomo, że o tutaj. Tutaj mam na minus, bym dostała, więc mi się nie opłaca. Chociaż, znaczy, wiadomo, zawsze się opłaca state'y robić, bo zawsze to będzie force limitu trochę więcej, tak? Ale tak patrzę, w którym miejscu bym mógł jeszcze zrobić, gdzie mi się naprawdę by opłacało. Tak sobie. Tu na górze może gdzieś. W sumie to teraz z chęcią bym zrobił kilka lat pokoju, odnowił manpower. Oraz zmniejszył wszędzie, gdzie się tylko da autonomię, chociaż ona sama chyba leci w dół w większości prowincji. Dobra, damy radę, bo tutaj widzę, tylko tu mogę zmniejszyć. Zmniejszamy, niech leci w dół, dobra. Zbieramy wojsko, jedno jest tutaj. Okej, wolę prestiż, stać prestiż, mam dużo. Rohan, czemu ty chcesz... Ty chcesz przejść się przeze mnie, żeby sobie tutaj ty Guldur ścisnąć? Nie ma szans, będziesz płonął, Rohanie. Sorry, Rohan, ale będziesz płonął. Najważniejsze... Ej, zjebałem. Nie mamy dostępu do Gondoru. Fuck. A, jak Guldur podbijemy, to będziemy mieli. Ale, żeby mieć pewność, może tak zrobimy coś takiego, że... Możemy to zaznaczać? Zaznaczać... O. Tak, ja chcę zaznaczać wszystkie te ziemie. Że ja chciałbym je. I może dzięki temu... Będzie nasz Fangor robił claimy. Czyli taką mam nadzieję, że tak to działa, ale pewnie nie. Pewnie nie, ale no, może. Róbcie claimy, jak będziecie mogli tylko. A ja tu muszę jakoś przeżyć. Po pierwsze muszę na pewno odnowić armię. Bo na przykład tutaj Baruch Ubizar ma bardzo dużo najemników, których mogę na razie zostawić. Ale całą resztę bym chciał po prostu potem odnowić do normalnego poziomu. I może w końcu... W końcu, królowo, masz 182 lata, masz tak słabe staty, że już twój dziedzic, czy twoja dziedzicka, bo ona w sumie ma, ona też jest kobietą, ma 80 lat, ale ją już bym miał, wolał mieć dłużej na tronie. Obo! Fangor, ja ci muszę tu pomóc chyba.
Tylko teraz pytanie. Czy te enty, jak dużo morali mają? Znaczy buntownicy entów. Bo jak widzicie, tu enty mają problemy z tym. Czekajcie, buntownicy, nie, mają mało. To nam bez problemu rozciśniemy ich tutaj wszyscy. Pięknie, enty, lecimy z nimi. Pomożemy im tutaj, bo widzicie, oni mają problemy właśnie przez to, że no dałem mi trochę dużo pewnie Aura Extension, bo jednak tutaj było trochę tych prowincji. Ale damy radę. Dobra. Tam już chyba coś skorowałem. Tak, skorowałem kilka prowincji, kolejna skorowana. Super, czyli tu gdzieś bym już mógł pewnie robić nowe state'y. Gdzie ja to skorowałem? A tutaj chyba. O, tutaj bym mógł. I tu by mi to... nic mi by to za bardzo nie dało. Żebym tam state'a zrobił. Tutaj też nie. No kurde, nie mam takiej dobrej prowincji, gdzie bym mógł state'a. Może tutaj jak to wszystko rozwalę, to zobaczę wtedy. Dobra, Eren Galen, tak w ogóle. To ja myślę, że ty mi psujesz napis. Więc ty będziesz kolejnym naszym przeciwnikiem, ale zanim to nastąpi, to na pewno będę dużo różnych innych tych walczył. Czekajcie, Shire powstało! Shire wróciło! Yeah! Shire, walczcie tam, hobici dzielni! Kiedyś do was przyjdę i wam pomogę, możliwe. To czy... mam nadzieję, że tak zrobię. Zobaczymy. Może. Nie wiem. Dobra. Dyscyplinka? Nie, ja bym chciał teraz to odpalić, ponieważ chciałem zacząć znowu nawracać bardzo szybko. Jak widzicie, no jest co nawracać. Aha, tu mam w ogóle trójkę, mam gościa z trójką, mam i daję radę z hajsem, daję, widzę, dobrze. Dobra, jak tam bunty? Wybuchają, ale to jeszcze dużo czasu. Dobra, damy radę. Jak na razie trzeba się rozwijać. Tutaj widzę, że Guldur prawdopodobnie powstanie, więc będziemy mogli je szybko zająć. Wy w ogóle z kim? Wy macie z tym sojusz, dobra. A tutaj coś, to nie było większe? Aha, ci zabrali od tych. Aha, dobra, to na tych na razie nie zaatakuje. Gondor dalej ma z Rohanem, oczywiście, bo im nie zerwałem sojuszu. Na tych trzeba też zaatakować. W ogóle tutaj dużo rzeczy trzeba zrobić, a mało czasu jest. Ale... jest! Nie! Jest! Co się odjebało? Nie! Czekajcie. Bo ja to muszę jakoś policzyć. Umiera nam nasz dziedzic. Nasza królowa ciągle żyje, 183 lat. Ja pierdzielę. Umiera nam dziedzic. Rodzi się nowy. I rodzi się nowy. Jeden ma staty 4-4-4. Drugi ma 1-4-6. Którego dostaje? Oczywiście, że dostaje 1-4-6 z reclaimem. Ja się pytam dlaczego. Ja się po drugie pytam, dlaczego dwóch się urodziło. To jest w ogóle dziwne. Jak ja chciałem tego. Czy on się urodził? Znaczy, czekajcie. Jeden dziedzic umiera. Traci tron. Wchodzi na tron inny. I w momencie, kiedy on wszedł na tron, to nie wiem, przyjebał łelem w ten tron czy cokolwiek i umarł. I wszedł nowy. Czy to nie jest głupie? I ma 1-4-6, ale przynajmniej jest facetem. Czyli będę mógł go zabić. Taki plus. Okej, spoko. Spoko. No to myślę, że sobie tym razem weźmiemy już tutaj tą 23. technologię, bo może Gondor jest zacofany, ale cała reszta świata nie. A ja morale jednak bym chciał i to naprawdę na dużym poziomie. Dlatego też lecimy z tym wszystkim. Dobra. Mamy 23 minuty, więc poczekamy sobie jeszcze tutaj chwilę, tak, po prostu podbijamy sobie wszystko. Rivendell, tak w ogóle, Rivendell, ty masz wojnę z kim? Z kimś tam masz, mniejsza o to. Chciałby sojusz, ale to jest taki problem, że ja będę chciał atakować tych. Czy Lorien ma sojusz z Entami, czy z Rivendell? Ma z Rivendell, czyli tak samo będę walczył z Lorien. Czyli na pewno będę walczył ze wszystkimi elfami tutaj. No dobra, na razie sobie zróbmy tak czy siak claima. Zróbmy sobie też na tych claima. I zróbmy sobie też claima na tych. O ile będę miał... czekajcie. W ogóle ja na Gondor mam 100% siatki szpiegowskiej. Ja nie mogę, aż tu chyba jakieś bunty zrobię. 1700 złota, żeby właśnie tych zrobić, o Boże. Umbar. Uważajcie, by Umbar im tu wybuchł, bo Umbar był tutaj. To bym się cieszył. 350 złota, zobaczymy jak to działa. Okej. Straciłem 60 siatki szpiegowskiej, dobra. Ale mam nadzieję, że tam Umbar wybuchnie. Będzie płonął. I to tak pięknie będzie płonął. Dobra, jakieś tam bunty za chwilę będą. Jak tam z manpowerem? No jeszcze tylko 16 tysięcy na minusie. To nie jest dużo. Nie. W sumie to bym z chęcią na chwilę zmienił na tego gościa, na tego manpowera. Dlatego, że po prostu bym teraz miał więcej manpowera na miesiąc zdobywał. A no jak mówię, manpower nam się bardzo przyda. Dobra, więc jeszcze na Rivendell robimy claimy.
I w tym momencie, zobaczę po pierwsze tak. O! Już myślałem, że entowie mają tyle wojska. O Boże. Ej, gdzie jest wojsko entów? Czemu nie mają tylko 3000 i jest nie wiadomo gdzie? Boże, Boże, Boże. Nie mówcie, że oni walczyli z tymi entami i przegrali jakoś. Wolę czy inflacji, bo inflacja i tak nam spadnie bardzo szybko. Mogę nam to pokazać, jak nam spada. Spada nam 0,23 na miesiąc czy na rok? Rok, no to kilka lat. Okej. I to się nazywa teraz spokojne życie. Muzyczka z Shire leci. Jest spoko. A wy enty weźcie się w garść i odbudujcie armię. Bo ja was potrzebuję to bardzo. Takiej dużej armii entów. Takiej bardzo, bardzo dużej armii entów. Dobra, więc prawie już wszystkich mamy odnowionych. Skorowane. Super. Skorowane, misja zrobiona. Mamy kolejną misję, żeby usunąć z tych z mapy, ale żeby ich usunąć, to bym musiał iść na wojnę z naszymi sojusznikami, a tego nie chcę robić. Dobra, to bardziej teraz tak. Co tu możemy jeszcze zrobić? To druga misja, odnowić manpower. Spróbujmy. Spróbujmy. Prawdopodobnie i tak tej misji nie zrobię, bo nie będę siedział kilkadziesiąt lat i czekał, aż mi się manpower odnowi, ale zobaczymy, jak to będzie. O, produkcja plus na 8 lat plus 20. To mi się podoba. O, i kolejna idea będzie niedługo. Katedry. Spoko. No, może się przydadzą, może się przydadzą. Tutaj nic z tego, co bym chciał brać. Ale kurde, dlaczego nam dziedzicy cały czas umierają, a ta głupia królowa ma 185 lat i ciągle żyje? Ja nie wiem po prostu, co ona robi, ale no żyje. Musi nam zdradzić jakiś sekret długożywności. Żytności, Boże, co ja mówię? Wow, 5 manowera, dobra. Pewnie stracę tego dziedzica jeszcze zaraz. O kurde. O, jaka piękna muzyka. Pam, pam, para pam. Jakie uwielbiam, ale mniejsza to. Kim ty jesteś? Z kim ty masz w ogóle sojusz? Kim ty jesteś? A tu Lotan pewnie już zbustował te prowincje, to strasznie. Po 20 już wszystkie. Damy radę w końcu. To tam umarł nam od unrestu, więc bierzemy nowego unrestu. Bo jednak teraz buntów może być dużo, więc unrest nam się przyda na pewno. Okej. Idzie dobrze, ale wiecie co? Ja dzisiaj skończę już odcinek w tym momencie, bo jest godzina już 13.34. Ja za godzinę do roboty idę, a jeszcze bym jakiś obiad zjadł, więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie, pa, see ya.